Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Chciałabym Wam zaprezentować odcinek pilotażowy z serii nowej na kanale. Czy to prawda, że? To pojawiło się u mnie na Instagramie jako coś, co pozwala obalać pewne mity związane z kartami Tarota. Zatem, jeżeli Wam się ta seria spodoba i będziecie chcieli, aby ona została kontynuowana, to postaram się ją nagrywać w tradycyjny sposób, czyli jako normalny odcinek YouTube'owy, nie Instagramowy. Zatem zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia odpowiedzi, które padły na pytania w odniesieniu do zagadnienia, czy to prawda, że. No i tutaj padają pytania związane z pracą, techniką i innymi historiami około tarotowymi. Zatem zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zatem zostawiam tu okienko, czy to prawda, że, a Wy zadajecie pytanie, a ja staram się na nie Wam odpowiedzieć. Czy to prawda, że kart nie może dotykać druga osoba, w zależności jak się Ty umówisz sama, sam ze sobą? Ja kiedyś też miałam takie, nazwijmy to taką blokadę, żeby ktokolwiek mógł dotykać mojej karty. Ważne jest to, żeby karty były przechowywane w zgodzie z poczuciem estetyki z Tobą. Ja na przykład niektóre karty trzymam w ich własnych pudełkach, a niektórych powyciągane w pudełku właśnie w sztuce. Jedna talia za drugą talią i to wszystko zależy, jaki Ty sobie sposób wypracujesz przechowywania, tak żebyś Ty czuła komfort. Czy to prawda, że karty trzeba nosić przez jakiś czas przy sobie w torebce, żeby nas poznały? Nie. Karty, żebyśmy poznali ich znaczenia i one nas, należy z nimi pracować, a i poprzez pracę z nimi się. Czy to prawda, że po śmierci tarocistki, tarocisty karty winny być zniszczone, ile nie są darowane spadkowo? Mam wrażenie, że tak, ze względu na to, że nie wiadomo, jaka była wola tej osoby, a jeżeli zabieramy ta osoba mogła sobie najzwyczajniej w świecie nie życzyć, żeby poszły one w dalsze ręce i to jest tak, jakby zostały one ukradzione. Zatem mam wrażenie, że... Czy to prawda, że karta nieską wyciąga się z wierzchu kubki talii? Jeśli czujesz taką potrzebę, to jasne, ale obowiązku takowego. Czy to prawda, że można nie wyciągać kart, tylko czekać, aż przy tasowaniu sama wypadnie z talii? Jeżeli ktoś ma taką technikę pracy, a to się sprawdza, to myślę, że... Czy to prawda, że należy odmówić modlitwę przed rozkładaniem kart? Jeśli Ty potrzebujesz, to śmiało. Zapamiętaj, że nie każdy, kto stawia karty, jest osobą wierzącą. A zatem obowiązku nie ma, ale jeżeli czujesz taką potrzebę, to śmiało. Czy to prawda, że karty dnia można wyciągać z dowolnego miejsca w talii? Tak, jak najbardziej można wyciągać z dowolnego miejsca w talii, tak jak Ci wygodnie, tak jak lubisz. Tak. Czy to prawda, że przed położeniem kart trzeba przełożyć karty tak, jak ty masz? Nie, nie jest to prawda, nie trzeba. Znam osoby, które tego nie robią. Jak ci jest wygodnie, tak rób.